Witam ze mną trener Mirosław Okniński razem ze swoimi synami. Witam. 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 Siemanko. Siemano. Dlaczego trener udziela wywiadu z synami? No co, muszę synów promować, żeby Okniński team był mocny, no nie? Jak stary zawinie się, to żeby synowie zostali. Planuje trener się zawinąć? Każdy planuje się zawinąć, tylko kiedy? Tego jeszcze trener nie wie. Tego nie wiem, no nie? Okej, dobrze, trenerze, kogo pańscy synowi będą bić? Na razie to trenują, no nie? A zobaczymy, Adam ma jakieś tam propozycje na maj, czerwiec, a Aleksander dopiero, myślę, za pół roku, rok zrobi pierwsze walki amatorskie. Aleksander ma 16 lat, więc Aleksander amatorski, a Adam czeka na jakieś propozycje zawodowe albo freakowe. Jest trener zadowolony z poziomu gali? Ja jestem zadowolony z poziomu gali? Mocne słowa, no nie? No to jest gala freakowa, więc jakby powiedzieć, tu ma być śmiesznie, no nie? No i jest jakoś śmiesznie. A nie wiem, ja nie patrzę, ja nie obserwuję ani High League'u, ani Fame'u przez jakieś pryzmaty. Po prostu ogólnie ja to robię dlatego, że żeby budować jakby rozpoznawalność naszego teamu, no i żeby dać trochę blasku zawodnikom zawodowym, którzy ludzie obserwują freaków i przy okazji zobaczą naszych zawodników zawodowych. Okay, jestem zadowolony z tego, co pokazała Queen of the Black? Jestem zadowolony z tego, że zrealizowała plan, miała iść do przodu, miała bić, miała przewrócić, tylko miała zrobić dosiad, a wpadła w gardę. No ale z tego, co Queen trenowała 3 tygodnie u mnie, a tamta podobno pół roku czy tam rok trenowała, więc ogólnie jestem zadowolony z tego, że wykonała to jakby plan, chociaż on nie wyszedł do końca, no ale czego można oczekiwać przez trening 3-tygodniowy? No ja jestem dobrym trenerem, myślałem, że jestem cudotwórcą, no ale nie jestem. A Madi trenuje u Knińskiego? Tak, Madi trenuje u Knińskiego. Nieraz przychodzi, nieraz trenuje, nieraz nie przychodzi i się opierdala. Ale ogólnie jak na niego to dużo trenuje. Pokona Polaka kolejny raz? Moim zdaniem powinien Polaka, ma bardzo silny cios. Bardzo silny cios, jest bardzo dynamiczny i ma dobre czucie. No i jest prawdziwym bandytą i myślę, że po prostu Polak w strachu. Kto jeszcze przychodzi do trenera z takich znanych osób, jeśli chodzi o świat freak fightów na treningi? Ja powiem w ten sposób, że i chłopaków się spytaj. No, spytaj się chłopaków. Kto trenuje u waszego ojca teraz ze świata freak fightów? Majewski to po pierwsze, dołączył do naszego teamu. Ferrari, jest kilku jeszcze tam innych miejsc znanych. A no, ale to Trypson to jest sportowiec. Był freakiem, teraz jest sportowcem, może i na sportowe się bić i we freakach, więc kto jeszcze? Olek, kto jeszcze u nas trenuje? Freaków to nie, więcej zawodowców tak, jednak. Jaki poziom prezentuje Majewski? Majewski zaczyna, robimy miesiąc czasu. Jak wygląda? Zajebiście, bo przychodzi, trenuje, jest systematyczny. Także Majewski się prezentuje bardzo dobrze. Niech trener powie coś o swoich sponsorach, bo to jest temat, który zawsze warto poruszyć. Dobra, to najpierw Adam niech powie o pierwszym sponsorze. Safety.pl Garant, profesjonalna broń. I co? Delta Optical, doskonała optyka. Lunety, termowizory, noktowizory. Jak długo to ćwiczyliście? Znajdę was nawet w nocy. Jak długo to ćwiczyliście? Jak długo to ćwiczyliśmy? Wiesz, jak jechaliśmy tutaj z Warszawy do Łodzi, to cały czas w samochodzie, nie? Cały czas. Trans. Ojciec nas szkolił, nie? Jak na treningu. Ciężki trening, cięższy jest trening na macie, czy cięższy jest trening z tatą, kiedy pokażę wam nauczyć się formułek? Nie mogę ci tego zdradzić, to jest tajemnica. Ciężko jest z panem? Z nami autem to się dowiesz. Ciężko, zmieszczę się? No pewnie, jedziemy w trzech, więc tacy duży nie jesteśmy. A mogę się czuć bezpieczny? Chyba najbezpieczniejszy samochód w Polsce, co? No chyba tak. Nie zrobicie mi krzywdy? Nie. Dobrze, to jeszcze takie ła na koniec. I co? Ła!